Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj rząd podsumował pół roku swojej działalności i o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. W studiu witam panią minister Beatę Kempę, szefa Kancelarii Premiera. Szczęść Boże, witam Szczęść Boże, serdecznie. Witam serdecznie. Pani minister, właśnie pół roku rządu, podsumowanie. To było wcześniej planowane podsumowanie, czy też na skutek, nie wiem, recenzji opozycji, mediów, postanowiliście państwo jakoś to pół roku podsumować? Nie, oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że gdzieś tam zawsze albo to po 100 dniach, prawda, albo po pół roku, albo po roku, też jest takie oczekiwanie naszych wyborców. Zresztą wybrzmiewało to też na wielu spotkaniach. Ja na przykład wczoraj byłam na takim spotkaniu w Trzebnicy, za które bardzo dziękuję, bardzo dobre spotkanie, gdzie państwo też jak gdyby domagali się tego, żebyśmy też powiedzieli, co zrobiliśmy, dlatego że byli tak porażeni tym, co usłyszeli w ubiegłym tygodniu, czyli wynikami naszych kontroli, audytów, kwerendy, różnych dokumentów i poziom naprawdę takiego zatroskania o stan państwa był tak wysoki, że wręcz pytali, czy na przykład to już wam się udało naprawić, czy też inne rzeczy udało wam się zrobić, a więc nie tylko obietnice, czyli to, co już udało się zrobić, ale też opanowanie tych elementów kluczowych dla państwa, żeby można było spokojnie funkcjonować bez jakiejś takiej obawy, że stracimy na przykład bardzo dużo środków i to pokazał podczas już dzisiejszego spotkania pokazało wielu ministrów, w tym przypadku chociażby pan wicepremier Morawiecki, który mówił o 9 miliardach tak naprawdę uratowanych, bo były zagrożone. Wcześniej to wyszło podczas audytu, czy też inni ministrowie. W związku z powyższym jest to taki naturalny, trochę też wywołany przez media, to pełna zgoda, no ale święte prawo mediów pytać, bo dlatego, że ludzie pytają, co nam się udało już zrobić. Myślę, że dzisiaj podczas tego bardzo długiego posiedzenia rządu, ale wszyscy dzielnie staraliśmy się państwu przekazać te informacje i zakomunikować to, co udało nam się w ciągu tego krótkiego czasu zrobić. To w zasadzie było pierwsze tak długie posiedzenie rządu transmitowane przez media, no bo z reguły, tak jak pewnie wielu widzów dostrzega, najwyżej są jakieś przebitki na początku posiedzenia rządu, no bo wiadomo, potem ministrowie rozmawiają o wielu poufnych, tajnych rzeczach, mediów się nie wpuszcza, ale to było, muszę powiedzieć, takie przy otwartej kurtynie uroczyste spotkanie. Chyba jedno z pierwszych, by nie powiedzieć pierwsze w historii, dlatego że rzeczywiście regułą jest, że obrady rządu i na protokół nakłada się klauzule o charakterze tajnym, poufnym, tajnym, w zależności od sposobu naszego obradowania. I to jest oczywiste, te treści są zastrzeżone. Z punktu widzenia generalnie oczywiście bezpieczeństwa państwa. Natomiast ta informacja właśnie w formule takiej, jak zawsze obradujemy, czyli tam, gdzie zastanawiamy się nad najważniejszymi sprawami naszego państwa, nad wszystkimi ustawami, nad rozporządzeniami, nad tymi obszarami, które spędzają też nam na co dzień sen z powiek, to jest to miejsce, gdzie w sposób spokojny, niezakłócony, bez histerii opozycji mogliśmy rzeczowo, każdy z każdej dziedziny mógł się dowiedzieć, jak się sprawy państwa mają już pod naszymi rządami. Bardzo ciekawe, każdy, ja nie jestem w stanie nikogo ani wyróżnić, ani powiedzieć, że były jakieś różnice, bo każdy był naprawdę bardzo dobry. Ja sama, mimo iż pracuję w tym rządzie, bardzo chętnie przysłuchiwałam się jeszcze tym wszystkim szczegółom, które na co dzień ministrowie realizują. Pan minister energii mówił o uchwyceniu naprawdę w ostatniej chwili uratowaniu niemal miliarda złotych, a także już dalszych działań, które są związane z powołaniem Polskiej Grupy Górniczej. Dziękował też przy tej okazji za wielkie zrozumienie i górników, bo to było naprawdę z ich strony bardzo duży akt ustępstwa, ale i też powiedział rzeczy bardzo ważnej przy tej okazji, mianowicie o kwestiach dotyczących nie tylko też energii odnawialnej, ale to, co też wybrzmiało, że my przywróciliśmy w Polsce dialog, że przywróciliśmy to, że siada się do stołu i się rozmawia, nawet jeśli rzeczy są tak trudne, że wydaje się, że dochodzimy do ściany i że to porozumienie nie jest możliwe. Pani minister, to rozmowy, rzeczywiście ten dialog społeczny został wznowiony, ale jakoś ten dialog między rządem a opozycją nie bardzo funkcjonuje, paradoksalnie, bo znaczy on w poprzedniej kadencji też nie był, powiedzmy, wzorowy, tak to trzeba na to patrzeć. Natomiast właśnie
Czy ta sytuacja, to zaognienie atmosfery politycznej, no, znaczy nie zapisywałbym tego oczywiście jako na konto rządu, no bo rząd akurat tu jest mniej zaangażowany, prawda, to jest bardziej spór między ugrupowaniami politycznymi i w Sejmie, prawda, ale ten spór jakoś rzutował na te pół roku pracy? Czy na pewno przeszkadzał, to znaczy myślę, że opozycja, która, jeszcze raz powtórzę, to nie ma pomysłu na sposób swojego funkcjonowania, nie chce spędzać czasu na to, żeby proponować bardzo konstruktywne rozwiązania, choćby w kontrze do naszych rozwiązań, ale jednak konstruktywne, dotyczące tych obszarów państwa, na przykład, o których dzisiaj mówiliśmy. No niech by przedstawili jakąś propozycję w kontrze do 500+, prawda, do naszego programu, czy w kontrze do podatku bankowego. 500+, prawda? No, tak, tylko że pamiętamy, że przez 8 lat karmieni byliśmy o to taką informacją, że absolutnie, jeśli przyjmiemy taką szeroką pomoc dla polskich rodzin, to po pierwsze zrujnuje budżet, naruszy system finansów państwa. Naprawdę było wymyślanych 100 tysięcy powodów, żeby właśnie tej rodziny nie docenić w taki sposób, na jaką ona w Polsce zasługuje. Właśnie, ja mam takie odczucie, że na pewno rządowi Beaty Szydło udało się odczarować pewne mity, bo pani minister też pewnie dobrze, bardzo dobrze pamięta, nasi widzowie też pewnie, jak na początku nawet ten projekt był zgłaszany w expose, prawda, i potem już podczas prac sejmowych najpierw były argumenty, że to rujnuje budżet, teraz jest mowa o tym, że to może być asumpt do szybszego rozwoju gospodarczego, prawda, nawet tam ekonomiści spierają, czy to będzie 0,2% czy 3%, ale jednak mówi się o tym, czyli my można. W ogóle cieszymy się z tej dyskusji, że z tego poziomu bardzo takiego, może być jałowego, jaki jest w polskim parlamencie i to, co proponuje opozycja. I jeżeli są eksperci, a są eksperci, jest już sporo ekspertów, którzy zaczynają się zastanawiać, ja nawet usłyszałam taką tezę, czy aby nasza gospodarka to wchłonie, prawda, więc to jest taka już odważna, ale pewnie jakaś mająca na rzeczy teza. To jest istotnie, mocno w to wierzymy, nawet wiara oczywiście rzeczą ważną, ale tutaj eksperci mówią o tym, że może to bardzo poprawić ta konsumpcja, czyli ten, bo to jest oczywiste, że rodzice będą w ten sposób wspierać wychowanie dzieci i od dawna im się to tak naprawdę należało, że to może wpłynąć bardzo korzystnie na Polskę, na PKB, może wpłynąć na ożywienie polskiej gospodarki. I dziś, wczoraj też na spotkaniu z przedsiębiorcami, akurat w moim mieście Sycowie, rozmawialiśmy na ten temat z bardzo poważnymi przedsiębiorcami, którzy zatrudniają od kilkunastu do kilku tysięcy nawet osób. Mówią, że już te zamówienia, które mają, naprawdę widzą już powolutku to bardzo pozytywne ożywienie i osobiście wyrazili się o tym programie bardzo pozytywnie. I tak nawet zapytałam dość zaczepnie, nawet jeśli to są podatki, które płacicie, to uczciwi bardzo przedsiębiorcy, tak, jeśli to jest inwestycja w polską rodzinę, to tak naprawdę nam ta inwestycja jako przedsiębiorcom się zwraca i my możemy też inwestować w ten sposób, czy to w nowe technologie, w nowe maszyny, czy tworzyć nowe miejsca pracy. I myślę, że to koło zamachowe, które rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczęła pani premier Beata Szydło, ale też wielkim orędownikiem, by nie powiedzieć chyba pomysłodawcą tego dobrego pomysłu był sam premier, pan premier Jarosław Kaczyński. Więc ja myślę, że to od pomysłu do bardzo dobrego wykonania i do teraz realizacji, bo my po roku będziemy też oceniać ten program, ale także wszystkie inne elementy około tejże ustawy, to jest na przykład kwestia, o której mówił pan minister Ziobro, czyli zakaz odbierania dzieci ze względu na trudne warunki ekonomiczne. Koniec. To jest coś, co było hańbą tak naprawdę, żeby w naszym kraju po 89 w ogóle takie wyroki miały, takie postanowienia sądu tutaj w tych przypadkach miały miejsce. Ale to są też, to jest też na przykład sześciolatki, czyli kwestia wreszcie ukłonu w stronę rodziców, którzy zgodnie z konstytucją powinni przede wszystkim oni decydować o tym, kiedy dziecko ma pójść do szkoły, czy w wieku 6 lat, czy w wieku 7 lat. A więc takie przywrócenie godności ludziom i takiego poczucia, że władza stanie do nich przodem, że my chcemy być w relacjach wielkiego szacunku wzajemnie do siebie. I to jest też taki następny komunikat obok tych twardych ekonomicznych danych i tych elementów związanych ze wsparciem. I to, co powiedziała pani premier, mi się osobiście to bardzo podobało i warto to powielać też w rozmowach czy w dyskusjach z naszymi oponentami. To jest ta inwestycja w rodzinę i żebyśmy mieli taką modę na rodzinę, taką piękną, wspaniałą modę na
na rodzinę. I, bo zawsze staliśmy rodziną, zawsze nasz kraj, myślę, że gdyby nie rodzina i Kościół, zawsze o tym mówię, to przecież nie przetrwalibyśmy zaborów, nie przetrwalibyśmy wojny okrutnej, nie przetrwalibyśmy czasów komuny. I to jest bardzo ważne. Myślę, że ta inwestycja zawsze będzie nam się jako krajowi i ojczyźnie opłacać. Pani minister, a jak ocenia Pani, że tak powiem, administrowanie? To znaczy, powstało kilka nowych ministerstw. Czy to już ten proces, powiedzmy, on już się zakończył, bo te ministerstwa musiały poprzejmować, prawda, urzędników, zadania i tak dalej. Jakby już ten czas organizacyjny się skończył, już teraz wszyscy pracują. Olbrzymia, naprawdę olbrzymia, gigantyczna praca wykonana przez ministrów i wiceministrów i powołanych też przez nich dyrektorów, o których był taki wielki krzyk. Wykonali olbrzymią pracę, bo przecież w międzyczasie, państwo wiecie, jedną z pierwszych ustaw, która została przyjęta przez polski parlament po wyborach, to była ustawa o działach, czyli ustawienie jakby pewnych też, czy pokazanie, że są pewne priorytety, że są pewne obszary, które są tak zaniedbane, że nawet nie mają własnego patrona w postaci ministerstwa. Takim obszarem, który może być absolutną dźwignią polskiej gospodarki, jest właśnie Ministerstwo Energii, czy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czy Ministerstwo Rozwoju, które powstało na bazie Ministerstwa, jak pamiętam, Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w tej starej odsłonie. Więc Ministerstwo przede wszystkim Pracy i Polityki Społecznej zostało przekształcone w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czyli też pokazaliśmy pewne, ustalając, że na czele też tych działów tej gospodarki będą kierować nimi bardzo odpowiedzialni fachowi ludzie, pokazaliśmy też, w jakich kierunkach będziemy odtwarzać pewne elementy związane czyli z funkcjonowaniem polskiej gospodarki. Pewne priorytety rządu, tak? Gigantyczne przeorganizowanie, nowe statuty, nowe departamenty, nowa filozofia, nowe podejście, kwestia odpowiedzialności za daną sprawę. To są elementy, które wymagały dużego wysiłku organizacyjnego. A więc tak, z jednej strony jedną ścieżką audyt, raport otwarcia, to na czym, od czego zaczynamy i diagnoza w ogóle sytuacji w każdym resorcie. Reformy, na które umówiliśmy się ze społeczeństwem i jak gdyby harmonogram, który nałożyła na siebie Rada Ministrów pod patronatem oczywiście pani premier. No i rzecz jasna realizacja programu partii w bardzo szerokim zakresie, zarówno w wymiarze już wykonawczym, jak i w wymiarze ustalenia pewnego harmonogramu naprzód na pół roku, na rok, a teraz już oczywiście długofalowo. I wreszcie kwestia dotycząca organizacji, czyli tej gigantycznej pracy związanej z zarządzaniem. Mówimy już o sprawnym funkcjonowaniu państwa. Tak, oczywiście to są działy w funkcjonowaniu państwa. No i oczywiście to, co jest taką emanacją, no to projekty ustaw. Rada Ministrów przyjęła w tym krótkim okresie ponad 282 akty prawne. W tym oczywiście projekty ustaw, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia prezesa Rady Ministrów, zarządzenia szefa kancelarii, ale to są wszystkie elementy, które pokazują, jak gigantyczna praca została wykonana. A przecież państwo sami wiecie, że nie było łatwo, że rzucano nam kłody pod nogi, że próbowano nas angażować w różnego rodzaju, jak powiedziałam, jałowe spory albo wręcz awantury, które nam na pewno nie pomagały. Bardzo też dziękujemy w tym momencie naszym posłom, którzy przejęli na siebie ten ciężar takiej dyskusji i że my mogliśmy wieloma rzeczami się zająć, ale mimo wszystko byliśmy wciąż zaczepiani. Przecież zobaczcie państwo, teraz wzywają nas podobno na ubitą ziemię. Ja mówię, że na spaloną ziemię chyba bardziej. My nie mamy czasu z nimi dyskutować. Oni mieli 8 lat i uwaga, przez te 8 lat, jeśli weźmiemy pod uwagę te w naszej ocenie zmarnotrawione środki, to jeszcze raz powtórzę, byłoby to 8 lat niezakłóconego funkcjonowania programu 500+. Czyli już moglibyśmy mieć takie przeświadczenie, że być może drgnąłby już ten współczynnik, o który nam dzisiaj tak bardzo chodzi, czyli współczynnik demograficzny. Demografia zaczęłaby się poprawiać, czyli młodzi ludzie być może zaczęliby podejmować odważniej decyzje o tym, czy powołać na dzieci swoje, na świat swoje dzieci, swoje potomstwo. Dzisiaj to jest niezwykle ważne, dlatego że jeśli tak się nie będzie działo, to jako naród będziemy się po prostu zbijać. A czy wspomina pani o audycie właśnie, czy ten audyt to też traktuje pani minister jako swego rodzaju, tak można powiedzieć, katalog błędów, których nie można popełnić. Tak. Katalog absolutnie błędów, które, znaczy część z nich, to w ogóle nie wyobrażam sobie, jak uczciwy człowiek mógłby do pewnych kwestii być zdolny. Naprawdę, kwestia chociażby ta, o której mówił pan minister Kamiński, czyli jakichś podsłuchów księży, to już w ogóle
w głowie mi się to nie mieściło, że po 89 będziemy mieli do czynienia, czy też osób, które jadą na demonstracje w wolnym, podobno wtedy demokratycznym kraju, z, nie wiem, spisywanie firm, które użyczały czy pożyczały autokary, czy też organizatorów, wszystkich organizatorów, a więc rozumiem, że ojców być może również. Oczywiście tam jest cała masa zawiadomień do prokuratury, bo to się musiało tak skończyć. To nie jest kwestia żadnego odwetu, tylko zwykłej sprawiedliwości, to jest oczywiste. Ale w tej sytuacji taki audyt też był potrzebny nam najpierw naprawdę po to, żeby uchwycić te przyczółki, gdzie mieliśmy przeświadczenie, że państwo może na tym stracić. To była najważniejsza rzecz, żeby te sprawy, kolokwialnie mówiąc młodzieżowym językiem, ogarnąć. Ale i też ku przestrodze, to nie jest do końca tak, bo oczywiście też popełniamy błędy. Dzisiaj pani premier o tym z wielką pokorą, bezczykiem też wielkiej pracy, ale też wielkiej pokory, mówi, że błędy też na pewno popełniamy, tyle tylko, że do błędów po pierwsze trzeba umieć się przyznać, a oni idą w zaparte, jak widzicie państwo, więc rozmowy w Sowie i Przyjaciele, nie jest ważne, o czym rozmawiali, tylko winny jest ten, który nagrał, prawda, i to jeszcze upublicznił, jak śmiał, prawda, więc jeszcze raz powtórzę, wielką przestrogą, żebyśmy jednak urzędowali i rozmawiali o sprawach państwa, no właśnie tam w tym miejscu, czyli tam, gdzie się zbieramy jako Rada Ministrów, tam, gdzie mamy swoje gabinety, gdzie możemy przyjmować różne osoby, które dobrze nam radzą przede wszystkim, które nami współpracują, a nie w różnego rodzaju, pewnie i świetnych przybytkach, ale powiem tak, na to po prostu naprawdę nie mamy ani ochoty, ani przede wszystkim czasu. Szkoda czasu, bo to jest aż 4 lata, ale ja bym powiedziała inaczej, tylko 4 lata. Pół roku, można powiedzieć, szybko minęło. Bardzo. Pani minister, czyli następne podsumowanie po roku, tak? Tak, następne podsumowanie, pewnie tak. Państwo dziennikarze będziecie nas też pytać. Ja myślę, że to będzie też pierwszy czas, kiedy będziemy mogli w sposób formalny podsumować sposób funkcjonowania programu 500+, ale też podsumować, jakie są już wpływy do budżetu państwa, czy z podatku bankowego, bo dzisiaj pan minister Szołomacha mówił, że już mamy pierwsze wyraźne wpływy do budżetu państwa, w jaki sposób będzie funkcjonował system, który miał uszczelnić podatek VAT, więc wszystkie te wpływy, które są potrzebne po to, żeby te polityki, w szczególności politykę prorodzinną, można było finansować w sposób niezakłócony. Będziemy mieli już pierwsze symptomy, już myślę, że przede wszystkim przyjętego programu dotyczącego Mieszkanie Plus, bo to jest kolejna odsłona, o której mówimy. Pierwsze syndromy działania organów związanych z wymiarem sprawiedliwości i myślę, że tutaj będzie można już wiele ocenić, dlatego że pewne prace już bardzo przyspieszają. Pewnie po roku nawet ta ocena będzie taka pełniejsza, bo to już jest jakiś okres, gdzie, bo tak jak pani mówiła, już efekty ustaw, prawda, różnych przepisów będzie można ocenić. Ależ oczywiście, a przede wszystkim, oczywiście, że zdajemy sobie sprawę z tego, że opozycja nie będzie jednak opozycją konstruktywną, że nie będzie nam sprzyjać, że wciąż będzie nas próbować spychać na jałowy spór w sprawie, nie wiem, już Trybunału, chyba wszyscy jesteśmy tym bardzo, bardzo zmęczeni. Dlatego nie pytam pani minister o Trybunał. Bo już naprawdę jestem dzisiaj pod wrażeniem, panie redaktorze, naprawdę. I to jest, niechże się ogarnie ten pan prezes Rzepliński, naprawdę da spokój z tym. Chce funkcjonować w polityce. Jeszcze raz powtarzam, zawsze apeluję, że wolno mu tylko złożyć urząd i togę i można przyjść do polityki. Ale to są ważne tutaj żarty na bok. Naprawdę to są ważne elementy. Też nie możemy dopuścić do tego, żeby garstka osób, która uważa, że może wszystko, prawda, stoi ponad prawem, bo już nikt ich nie kontroluje, będzie mogła na przykład te dobre rozwiązania dla Polaków w jakiś określony sposób uważać, bo Platforma to już w ogóle, jak tylko coś wymyślimy, to od razu mówi, że krzyczy, że jest niezgodny z konstytucją. Dzisiaj było spotkanie u pana marszałka Kuchcińskiego, były położone na stół propozycje rozwiązania tego sporu politycznego, bo w mojej ocenie wciąż mówię, że spór prawny już został w grudniu rozwiązany. Opozycja nie przyszła na to spotkanie, ale już oczywiście trąbiła we wszystkich mediach, że rozwiązania są niekonstytucyjne. No dzisiaj zapytałam jednego z członków Platformy Obywatelskiej, no to po co wam w ogóle ten Trybunał, o który walczycie, skoro już
tekst ante uważacie, że każde rozwiązanie, które zaproponujemy, jest niezgodne zobaczymy z konstytucją. Pani minister, jak bardzo się ta sytuacja jest opozycja. Właśnie... Nie dlatego mówię, proszę Państwa, że w sposób naturalny rzecz jasna są nasi oponenci, ale muszę powiedzieć, że nie ma dobrego sporu politycznego, nie ma sporu na idee, nie ma sporu na rozwiązania. Opozycja jest tabletowa i moim zdaniem jest to dzisiaj bardzo duży problem. Do tego wszystkiego, jeżeli dodamy tą histerię i to, że jednak w dużej części lewicowo-liberalne media próbują jakby nakreślać zupełnie inny obraz Polski, co na przykład kupuje w cudzysłowie Bill Clinton, to już mnie dzisiaj zupełnie... Pani minister, bo już musimy kończyć. Już tak, niestety, no, to są przykre sprawy, no ale często nie mamy na nie wpływu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Tak. Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Przypomnę, naszym gościem była pani minister Beata Kempa, szef kancelarii premiera. I podsumowaliśmy pół roku rządu. Dziękuję. Cześć Boże, dobrej nocy. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.